Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj dwa IPA z Gniezna. IPA z Gniezna i New England IPA, czyli IPA z Gniezna, NEIPA z Gniezna, przeczytać po polsku bardziej. Oczywiście New England IPA albo IPA z Gniezna będzie też dobrze. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę na tę degustację, bo jest to degustacja we współpracy. Sprawa wyniknęła tak naprawdę przy okazji filmu o Albacerewizji i o degustacji piw. Browar z Gniezna miał mi przysłać swoją, czy zaproponował, że przyślę do tego przeglądu Albacerewizję swoją Albę. No i że przy okazji, a może... Ja mówię, no dobra, to dorzućcie jakieś piwa i po prostu tam przy okazji jakoś tam nagram jakiś film z jakimiś waszymi innymi piwami. No ale my sobie zdajemy sprawę, że czasy są ciężkie, także jakby się dało we współpracy, ale w jakimś rabatem, to czemu nie? No ja mówię, no dobra. No i takim sposobem pojawią się dwa filmy z piwami, właściwie pewnie trzy, z piwami z browaru z Gniezna. Zaczynamy od IPA, bo IPA trzeba pić świeże. Mamy tutaj East Coasta i mamy tutaj NEIPę. W logo browaru jest niedźwiedź i niedźwiedź gra na dudach. Jak rozumiem, nawiązuje to do... jest tutaj napisane, że zastanawiasz się, co na naszej etykiecie robi niedźwiedź? Gra na dudach. Na chwilę zwiał z gotyckiego kafla z końca XV wieku. Jak już wypijesz piwo i zechcesz go spotkać, to będzie czekał w murach naszego muzeum. Browar z Gniezna powstał, no nie wiem, 2-3 lata temu, natomiast na ostatnim KPR-ze, zapowiadając odbiór przez nich medali, powiedziałem, że muszą swoją nazwę Dobry Browar zmienić chyba na Lepszy Browar, dlatego że byli prawie najbardziej utytułowanym browarem na KPR-ze, także było to spore zaskoczenie. Dobra, zaczynamy, żeby nie tak na sucho, zaczynamy IPA z Gniezna, East Coast. Borszynowa barwa, wyraźna ziołowo-cytrusowa goryczka i karmelowo-chlebowa słodowość. To wszystko odkryjesz w naszym East Coast India Pale Ale. Ekstrakt 15, alkohol 6,3. Mamy tutaj taką standardową, więc po raz pierwszy ją przeczytam, opowieść, która jest na każdej butelce. Zawsze marzyliśmy o tym, by stworzyć piwo, które da Wam tyle przyjemności, ile nam daje praca nad nim. Właśnie dlatego ważymy je z surowców najwyższej jakości. Wiemy, że na coś dobrego warto poczekać, więc niczego nie przyspieszamy. To odpowiednio długi proces leżakowania w tankach gwarantuje idealny smak. Moglibyśmy wiele pisać o dumie z pochodzenia, wierzę w lokalność, przywracanie piwnych tradycji do pierwszej stolicy Polski, ale wszystko mieści się w dwóch słowach. Kochamy Gniezno. A co się dzieje, kiedy miłość spotyka się z prawdziwą browarniczą pasją? Powstaje piwo z Gniezna. Browar podkreśla, że ich piwa wszystkie się nazywają IPA z Gniezna, NEIPA z Gniezna, Porter z Gniezna itd., itd., żeby podkreślić, że to jest ich interpretacja stylu. Spróbujmy zatem, jak smakuje East Coast w wykonaniu dobrego browaru z Gniezna, kapsel czarny Golas. No, chmielowy. Barwa bursztynowa. Solidne nasycenie, aczkolwiek to może jest kwestia też mojego tam bełtania tą butelką. Drobno pęcherzykowa, drobniuteńka czapa piany, piana takiego koloru ecru, klarowne, no może nie idealnie klarowne, ale prawie klarowne. Pachnie cytrusowo, bardzo cytrusowo, taki rzeczywiście oldschoolowy ten aromat. Tak pachniały IPA, no powiedzmy 8 lat temu, 7 lat temu. Pierwsza American IPA w Polsce, tak jak Atak Chmielu, jak Simko z browarni. Podobnie nasz Kuguar chyba uważony w Widawie. Spróbujmy zatem. O, jest goryczka w pierwszym łyku. W pierwszym łyku konkret goryczka.
Jest słodowe, ale nie jest karmelowe. Nie jest to jakaś taka mega karmelowa interpretacja. Ale jest. Nie, no, może i nawet jest trochę karmelowe. Ale bardziej słodowe. Nie, nie jest to na pewno męczące, na pewno nie jest utlenione. Data przydatności to 5 maja 2020 roku. Przepraszam, 5 sierpnia 2020 roku. Czyli możliwe, że butelkowane 5 maja, ale w sumie to nie wiem, ile browar daje. Dość wytrawne i z wysoką goryczką, taką ziołową. Miłośnikom czy tym płaczącym za goryczką w IPA, myślę, że będzie smakowało. Taki West Coastowy ten East Coast, przez tą wysoką goryczkę. Znaczy, parę lat temu byśmy napisali po prostu American IPA i by wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No, ale goryczka jest, Szkoda, że nie wiemy, jakie chmiele tu zostały użyte, bo mamy tylko informację, że woda, słody, jęczmienne, chmiel, drożdże. Poziom goryczki 3 na 5. Powiedziałbym, że bliżej 5 na 5. Albo 4 na 5. 4 na 5, no. Szanuję za temperaturę 12-14 stopni optymalną. Naprawdę. No. Myślę, że jest całkiem spoko. Zobaczmy NEIPE, czyli jakby zupełnie drugi, bo to było takie piwo historyczne, można rzec. Natomiast tutaj mamy najnowszy trend. Nie za wiele browarów restauracyjnych, a tak postrzegam dobry browar z Gniezna, chociaż dobry browar z Gniezna mówi, że mają ambicje większe, szersze niż tylko browar restauracyjny. Więc nieczęsto się spotyka New England z browaru restauracyjnego. Tutaj o dziwo niższa temperatura, 8-10 stopni. Zaskakuje też dopisek, że to piwo jest bezglutenowe. Dlaczego jest bezglutenowe? Kompozycja wielu odmian chmielu i słodu owsianego zaowocowała soczystym i niezwykle pijalnym piwem. I tutaj jest zaskoczenie następne. Całość dopełniają aromatyczne zioła, szałwia i rumianek. Tak smakuje nasza interpretacja New England IPA, czyli NEIPA z Gniezna. No powiem szczerze, że odważnie, odważnie. Czuć te zioła. Z czym mi się to kojarzy? Taka flegamina trochę? Tak. Taka flegamina jakby. Czyli nie wiem, czy to jest antybiotyk, czy to jest jakiś syrop. Solidnie zmętnione, dosyć mętne, takie bym nawet powiedział, że trochę burę, błotniste. No, czuć ten owies. Czuć ten owies, jest niesamowicie gładkie. Niesamowicie. Ono ma wysycenie, jak widzicie, jest piana, ale smakuje jakby właśnie. Jakby go nie miało. Powiem tak. Moim zdaniem te zioła przykryły chmiel. Przykryły chmiel i jakby mi to ktoś dał do spróbowania, ja bym powiedział, no ciekawe, z jakimiś ziołami, ale że to jest NEIPA, to bym nie zgadł. Znaczy oczywiście ma gładkość, ale nie czuć chmieli. New England jednak powinien być obłędnie nachmielony i tutaj tego nie czuję.
Natomiast w kategoriach piwo ziołowe jest to intrygujące. Dużo niższa goryczka. No, niesamowita gładkość. No, powiem tak. Kurczę, no szkoda, że tak jak mówiłem przy Miłosławiu Lagerze, szkoda, że nie rozdzielono tego na dwa piwa, czyli osobno zrobić to piwo z tą szarą i tym rumiankiem, jako takie piwo ziołowe, a osobno zrobić New Englanda, ale naprawdę nachmielić go srogo chmielem, głównie na aromat, bo ta gładkość tutaj jest świetna. Ale no nie idzie za nią nachmielenie chmielem aromatycznym, nachmielenie na zimno. Nie ma tego uderzenia chmielowości. Jest gładkość pomieszana z tymi nutami ziołowymi. To jest ciekawe piwo, ale dla mnie nie w stylu. Z tych dwóch wybieram tego East Coasta, który jest takim bardziej American IPA, taką IPą, nie? Taką jak mieliśmy 8-7 lat temu, niż takim East Coastem, bo East Coast jednak tę goryczkę ma mieć mniejszą w porównaniu do West Coasta, natomiast tutaj mamy goryczkę niemalże West Coastową, wytrawne dosyć piwo, z wyraźną słodowością, ale taką właśnie w posmaku, nie w słodyczy, nie w pełności, nawet nie w karmelowości. I to jest dobre piwo, ale ja bym powiedział, że to jest taki oldschoolowy American IPA, bardziej niż East Coast. Na East Coasta jest trochę za gorzki. Natomiast generalnie można się poczuć jak u początków piwnej rewolucji. Podobnie smakował Red House z Hausta, czy Red Aipa. Podobnie smakowały, takie skojarzenie mi przywodzi z pierwszym atakiem chmielu, właśnie z Simco American IPA z browarni. Mówię, podobnie smakował trochę nasz Kuguar. No nie jest to, nie są to piwa, które by mnie jakoś zaskoczyły mega pozytywnie. Na pewno zaskakuje mnie tutaj faktura tego piwa, tekstura, gładkość niesamowita. Natomiast no brakuje chmielu. Jak na neipę to zdecydowanie brakuje chmielu. No, East Coast mi lepiej smakuje, to znaczy IPA z Gniezna, rzeczywiście w Megusta, oldschoolowa, ale fajna. Tak jakbym miał to nazwać, to jest piwo ziołowe owsiane, owsiane piwo ziołowe, tak, Oat Herbal Ale, natomiast to jest taka oldschool American IPA. No myślę, że kwestia dopracowania nazw. Wasze zdrowie i czekajcie na następne filmy z piwami z dobrego browaru z Gniezna, a tam będzie Porter Bałtycki, notabene nagrodzony medalami. Będą też klasyki, też nagrodzone medalami. Wasze zdrowie.